Diamenty, to jeszcze został. Podejście ciche, diamenty, został jeszcze komuś host z tygodnia poprzedniego, gdzie były diamenty. Więc ładnie. Akurat mój host posiada bodajże 620 poziom. Jak się nie mylę, ma bodajże 620 poziom, więc raczej nie przewiduję, że cokolwiek złego wydarzy się. No, 652 to jeszcze bardziej. Nie przewiduję, że cokolwiek złego wydarzy się na tym napadzie. Ba, przewiduję, że ten napad to będzie wręcz dosłownie speedrun z diamentami. Ale pewni zawsze być nie możemy. Zobaczymy, jak to się potoczy. A więc do skarbca. Właściwie nie do skarbca, a do kasyna. Dobra, więc jesteśmy sobie w skarbcu. Zrobił przepustki. Zobaczymy. Jeżeli tędy idziemy, już musimy tych tutaj uciszyć. O, uratowałem nas. To byłby alarm. Okej. Czyli mamy dostawy do Gana. To jest też dość ważny argument. Czyli wychodzimy tylko wtedy, kiedy jest przed alarmem. Niby 600 poziom. A dożu straci na tym napadzie tak naprawdę. Więc raczej nie będzie to mega profesjonalny napad, raczej będzie taki troszeczkę mniej profesjonalny. Bo tak naprawdę powinno się wychodzić z alarmem, jeżeli chodzi o diamenty. Dobra, ja już tutaj schodzę. Na dół. Idzie akurat ochroniarz tędy. A nie, jednak zawraca. Nie wiadomo, co się z tym gościem dzieje, no. Dobra. Już go tutaj uciszę. Kurde. Jaki speedrunner jakiś. Normalnie. I lecimy dalej. Pyk. I pyk. Kurde, jak odleci. Czyli w skrócie na pewno zostawiamy jeden wózek z diamentami, bo musimy wyjść przez alarmem. Bo inaczej nie ma takiej opcji, żeby uciec. O, puszcza gra. Okej, czyli wyrzuciło gościa. Albo mnie wyrzuciło. Dobrze, więc następny napad. Podejście agresywne. Forsa. Tu zaczynamy od kanału, więc to nie jest na pewno podejście pod cudzysłów elitę. Sądząc po hajsie, nie jest to poziom. To może być poziom z czaszką. Jak mi się wydaje, że tyle pieniędzy ma czaszka. Raczej chyba wszystko jest wzięte po 5%, tylko jest wzięta page. Jeżeli chodzi o to, zobaczmy, czy potwierdzam. Kierowca na pewno. Oraz bronie też. Czyli, tak jak mam rację, page jest 9%. Albo wziął Aviego. Właściwie w tym miejscu też można stać, nie? Tylko jedna osoba musi to podłożyć. Ale tutaj akurat napad chyba się już powinien skończyć, ale zobaczymy. Dobra. A, jednak nie, mamy lepsze bronie. Czyli... A,
Czyli tak staje jak samo, jak standardowo. Coś jest źle ustawione, bo oni nie mają armorów. Mamy najtyższego kierowcę. Bronię nie wiem, kto ma taką. Nie, w sumie nigdy tego nie zwracałem na to uwagi. Dobra, wchodzimy sobie do środka. Dobra, stawiamy ładunki. I zaraz odpalamy. Nie to. Zły przycisk kliknąłem. O jeden się pomyliłem. Dobra. A ja standardowo tu otwieram. On tutaj... A nawet subskrypcja przyszła podczas nagrywania. Na filmie nie będzie widać, ale dziękuję, dziękuję. Dobra, czekamy na jeszcze jeden wózek. On już sobie tam wypalił. Ja też już tutaj zaraz wypalam i wchodzę i kradniemy C. Dobra, biegniemy na A. Tam ten koleś, co zbiera na środku, wydaje mi się, że powinien pobiegnąć na D, więc bierzemy wszystko. Aha, czyli zostawiamy jeden wózek, ponieważ koleś za wolno klika w myszkę. No, w tym momencie to ja już też nie pobiegnę. Jakbym ja wiedział od początku, że tak zrobi, to ja bym sam pobiegł na środek już od razu. A, ten też nie zebrał całego do końca. Okej. To mamy super ciekawy napad. Kozak napad. No tak powiem w skrócie. Dobra. Cyk, 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 cyk. Ja tutaj nie będę strzelał, bo od razu brał przepustnik, bo oni by mnie od razu postrzelili, ale widzę, że moja drużyna nie podzieliła tego. Jeden chce iść na windę, drugi chce iść z kodami. Pyk go z kolby. Padł. O, nie dostał głowy. Pyk. Jest głowa. Dobra. Teraz tak, trochę ostrożniej trzeba. Głowy nie ma. Dobra, walimy, walimy cały czas. Koleś tam próbuje sobie wziąć dzienny utarg, ale wszyscy mają to gdzieś. I bardzo dobrze. Teraz nie zwróciłem uwagi, z jaką kwotą w ogóle wychodziliśmy, więc... A. Otworzył sam sobie, więc teraz będziemy czekać, aż zbierze te tam... ileś tam tysięcy. Ten fragment wam pokażę, bo to jest naprawdę kozackie. Myślałem, że nic się już nie może wydarzyć po wyjściu ze skarbca, ale koleś rzucił bombę i sam siebie wysadził, więc... Takich mamy ludzi na napadzie.
Dobra, więc wychodzimy ze skarbca z kwotą nieco odrobinę powyżej 2 milionów, które już aktualnie straciliśmy. 2 miliony 4 tysiące, chyba 700 było, więc zobaczymy, ile rzeczywiście zaniesiemy pieniędzy do kupca. Jako że zdecydowała się drużyna iść przez stadion, pobiegniemy stadionem. Naprawdę to jest chyba najlepsza droga, jeżeli już idziemy pod tą metodę agresywną. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, za dużo nie da się zrobić, jak jesteśmy zbyt ostrzeliwani. A tam jest jeszcze więcej policji, a tutaj chociaż będzie troszeczkę ich mniej. Więc może. Dobrze, nie mamy samochodu, musimy się zająć jakimś samochodem. Passat przyjechał. Kto kieruje Passatem? Ja nie będę na pewno... Nie, Passat nie, to jednak terenówka przyjechała. Ja tym nie będę kierował. Zobaczmy, gdzie będziemy jechać, bo... Ja oczywiście z helikoptera nie mogę niczego innego korzystać niż z bomby. Więc niestety nie będzie można bronić. Jednak ten oto tutaj, co jedzie samochodem, kieruje, prowadzi nas na helikopter. Bardzo dobrze. Chociaż szybciej się to skończy. Chyba szef prowadził. No, to szef chyba prowadził. Więc szef nas prowadzi na helikopter. Zobaczymy, czy ten nasz jeden ziomek będzie potrafił tutaj wejść do góry. O Boże. Na razie jeszcze nie wszedł za bardzo. Ja już tutaj jestem przy naszym koledze. Więc ja już wchodzę. O, wszedł tutaj. No to więc będzie bardzo, bardzo szybkie w takim razie. Szybki przelot, gdzie w ogóle lecimy? Do Paleto, najdalej. Dobra, docieramy już do kupca, więc przygoda na napadzie agresywnym dochodzi końca. Zobaczymy sobie jeszcze potem podsumowanie napadu. Ale na ten moment, ile z tego wszystkiego udało się zarobić? No, platyna mi przyznali. Ja dałem teczkę. O Jezus, 1 400 000. 213 000. Jak mało. To byłem ja, to byli randomy, a to był napad na kasyno. Do następnego, cześć!